mojego... A panowie się znają. Do mojego auta wsiada Marek Łagodziński, Fundacja Manufaktura Społeczna i adwokat Jakub Orłowski, obrońca Marcina Chmielewskiego. Dzień dobry. Panowie się znacie, widzę. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O kurde, będę rozproszony. Dlaczego? No, tak. Pasy proszę zapiąć od razu. Jaśnie, pani kierowca. No tak. A jak się mówi? Możemy jechać? Po obecnemu. Oczywiście. Kierowczyni? Ja jestem kierowcą i muszę być kierowczynią. Prowadzącą. Prowadzącą jestem, dokładnie. To co, możemy jechać? Mamy pasy? Prowadzącą. Tak? Ja jestem zapięty. Nie dostanie pani mandatu. Nie dostanę mandatu. Panowie, skazany na dożywocie za zabójstwo braci Neflów w Giżycku, 11-letniego Szymona, wtedy 15-letniego Adama, Marcin Chmielewski, dosłownie kilka dni temu. Tak, w zeszłym tygodniu. 21 czerwca. Tak, no to dosłownie przed chwilą. Opuścił więzienie. Wyrok, który usłyszał, to dożywocie. A wyszedł po 26 latach. My o tej sprawie w Onecie piszemy. Ja tę sprawę też znam, bo ja się wychowałam w Giżycku. Tak. To są czasy mojej matury. Pamiętam to morderstwo, pamiętam ten paraliż, ten szok miasta 30-tysięcznego, gdzie ginie dwóch młodych chłopców, którzy idą na rybę. Przez takie miejsca, powiedziałabym, dzisiaj turystyczne, wtedy nieatrakcyjne. Czy mamy do czynienia z takim tematem, który, czy z taką sprawą, którą znamy i można zamknąć ją w jednym nazwisku, porównać do sprawy pana Komedy? Ja na wstępie chciałem powiedzieć, że dziękuję redakcji Onet i też innym dziennikarzom, którzy przez 26 lat pisali o tej sprawie i nie dali zapomnieć. Chciałem tutaj powiedzieć, że w zeszłym chyba miesiącu redakcja Onetu jest, jak wynika z badań, jednym z najbardziej wpływowych, czy najbardziej wpływowych i cytowanych mediów. I to pokazuje, że nie tylko taka tania sensacja się sprzedaje, tylko to pokazuje rolę dziennikarzy, którzy po tylu latach widzą pewnego rodzaju potrzeby pisania o trudnych tematach, takich, które nie są clickbaitami, tylko takie, które są wymagające i trudne dla jakby społeczeństwa i też ważne z punktu widzenia każdego z nas. I tutaj przede wszystkim ukłony do pana Tomasza Pajączka, który w nieprawdopodobnym tempie ogarnął całą tą sprawę, przeprowadził śledztwo dziennikarskie i rzeczywiście jego rola w tej sprawie ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ zamknęła pewien krąg ustaleń, które prowadziliśmy, no ale też jakby jego wiedza i doświadczenie spowodowały to, że mogliśmy dowiedzieć się więcej o tej sprawie. Dowiedzieć się więcej. Proszę powiedzieć, dlaczego to się wydarzyło? Jak to się stało? Czy wtedy pan Chmielewski, wówczas 20-letni chłopak, po prostu był idealnym, nie wiem, statystą? Można tak powiedzieć? No to jest też bardzo dobre pytanie, które pani zadaje, ponieważ w tej sprawie jest bardzo wiele zbiegów okoliczności i tutaj jakby z punktu widzenia obrońcy, nie ale wiem, też... Nie wiem, czy to zbiegami okoliczności można nazwać. No i w cudzysłowie zbiegi okoliczności. O, tak. To zbiegi okoliczności... Ktoś tym zbiegom pomagał okoliczności. Naszym zdaniem ktoś bardzo mocno pomagał i takim zbiegiem okoliczności, do tej pory niewyjaśnionym, może być to, że główny świadek oskarżenia, pan Robert, który również w tej sprawie został skazany, z bardzo dużym prawdopodobieństwem występował w tej sprawie w roli świadka incognito. I w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że w 2021 roku prokuratura okręgowa w Suwałkach, ta sama, która oskarżała Marcina Chmielewskiego, nie dalej jak kilka dni temu, podtrzymała swoją decyzję, że nie zamierza ujawniać tożsamości świadka incognito. W aktach sprawy znajdują się dowody wskazujące na to, że tym świadkiem incognito mógł być późniejszy podejrzany i oskarżony. I patrząc przez pryzmat wielu takich niewyjaśnionych okoliczności w tej sprawie, pojawia się pytanie, czy mając na uwadze fakt tak poważnych wątpliwości, które pojawiają się w
publikacjach Onetu czy w innych publikacjach jest przestrzeń do tego, żeby organy ścigania w Polsce milczały bądź nie zajmowały się tą sprawą. Mhm. Ja uważam, że jednak... Tak, obrazując, bo nasi widzowie, niektórzy mogą nie znać tej sprawy dokładnie. Może czytali te teksty, a może nie zagłębiali się w nie mocno. Powiedzcie, gdzie tutaj pojawiają się pierwsze znaki zapytania i gdzie pierwsze dla was pojawiły się punkty zaczepienia, żeby zahaczenia, żeby móc pana Marcina Chmielewskiego wyciągnąć z więzienia? To może pan Marek jeszcze tutaj dwa słowa panie Marku o Marcinie, bo to myślę, że... Znaczy ja jak Marcina poznałem, to jeszcze wtedy o wyciągnięciu go z więzienia nie myśleliśmy. Myśleliśmy, co zrobić, żeby rzeczywiście udowodnić, że on jest niewinny, skazany na dożywocie. Ale no była to tak trudna sprawa, bo czego się człowiek tam nie dotknął, to zaraz łeb, jak to mówią kolokwialnie, ukręcili. No i to było trudne. Natomiast ja poznałem Marcina już w więzieniu w Barczewie i od tamtej pory mu pomagałem, ponieważ ja w ogóle założyłem fundację, która pomaga więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom i stąd no moje zainteresowanie między innymi Marcinem. Marcin spośród innych się wyróżniał tym, że był bardzo taki pełen pokoju i taki wyciszony mocno. Ale oczywiście nie godził się z tym wyrokiem i zresztą tak samo jak Krzysztof, no ja Krzysztofa też znałem i niestety Krzysztof wykonał no, karę do końca, bo zmarł w więzieniu. Wprawdzie służba więzienna na koniec go z tego więzienia wypisała do szpitala zewnętrznego, ale zmarł, można powiedzieć, w więzieniu, bo tydzień przed tym wypisali go. Mhm. I to, co już tam kiedyś mówiłem... Dlaczego ta sprawa z perspektywy pana Marcina Chmielewskiego i Krzysztofa Kaczmarczyka, który już zmarł, tak jak pan powiedział, dlaczego ona, patrząc z ich perspektywy, można powiedzieć, jest sprawą była przez tyle lat sprawą beznadziejną? Kto tam pomagał tym zbiegom okoliczności? Jakie są... To jest właśnie pytanie, na które w mojej ocenie powinna odpowiedzieć prokuratura, no bo ani jako obrońca, ani jako tam przedstawiciel pewnej grupy osób, która pomagała Marcinowi i Krzysztofowi, rodzina, dziennikarze, śledczy, nawet tacy, którzy opuścili szeregi policji, no to jesteśmy jakby za krótcy do tego, żeby ustalić te przyczyny. Poza tym nie mamy narzędzi do tego, żeby wykonać pewne czynności, a jednak no w tej sprawie, co pokazują państwa publikacje, jest tyle znaków zapytania, tyle braku odpowiedzi, takie są wątpliwości dotyczące gromadzenia materiału dowodowego, przesłuchiwania świadków, roli pewnych osób w tej sprawie. Pomnę tylko, że po ostatniej wizycie państwa od 10 rano wpłynęły na mnie skargi z Sądu Okręgowego, w których no, domagano się jakby pociągnięcia mnie do odpowiedzialności dyscyplinarnej za pewne słowa, które wypowiedziałem, związane z występowaniem w podwójnej roli sędziów, sędziego i prokuratora w tej sprawie, co pokazuje też, że jakby zamiast wziąć przyczyny, dla której prokurator, który wnosił i popierał akt oskarżenia, następnie był sędzią w sprawie, nie wydawał wyroku, ale był sędzią w sprawie, próbuje się jakby przerzucić i odpowiedzialność na adwokata, który mówi o tego rodzaju sytuacjach. No to mówię, no to my jesteśmy już jakby za krótcy, ja nie mam takich narzędzi, żeby... Ale pan Chmielewski po tych 26 latach został warunkowo zwolniony z więzienia. Tak. Tak? Teraz co dalej? Bo rozumiem, że walczycie o to, żeby pokazać, że on jest niewinny. Że on jest niewinny. Dokładnie. Co możecie zrobić, nie mając wiatru w żaglach?
Złożyliśmy wniosek do Sądu Najwyższego o wznowienie postępowania na podstawie tej sytuacji, o której przed chwilą powiedziałem, czyli połączenia prokuratora i roli sędziego w jednej osobie w tej sprawie. I to jest jakby taka formalna przesłanka do tego, żeby spróbować wznowić to postępowanie. W tej chwili jesteśmy na etapie doręczania pism naszych prokuraturze. Natomiast jest jeszcze ten jakby podziemny, ta podziemna warstwa taka nieujawniona, no, która w mojej ocenie jest, tak jak powiedziałem tutaj, potrzeba do wyjaśnienia przez prokuraturę. I wcześniej zapytała pani o sprawę pana Tomasza Komendy, czym to się tutaj, jakie tutaj są, jakby pan Tomasz może znalazł się w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie. I tutaj powracając do pani jakby czasów młodości, dlaczego mogła ta sprawa tak wstrząsnąć, Krzysztof i Marcin w czasie tej zbrodni siedzieli w domu. Jakby jak tak się spojrzy i cofnie do czasów swojej młodości i wyobrazimy sobie, że zabiera nas policja z domu i mówi nam, że zabiliśmy dwójkę dzieci, a w tym czasie byliśmy w domu, to pokazuje jakby, jak łatwo, a zarazem trudno jest wyjść z takiej sytuacji. Marcin czekał na to 26 lat i ja wiedziałem, że przyjmując sprawę Marcina pewnego dnia i Krzysztofa, oni opuszczą mury zakładu karnego. Miałem w sobie takie przeczucie, że jest w tej sprawie takie pole, pomimo wszystkich. A czy są jakieś wskazówki świadczące o tym, kto to rzeczywiście zrobił? No, tak, tylko w tej chwili nie możemy ujawniać tych szczegółów z wiadomych względów, ale tak, są pan Tomasz Pajączek przeprowadził tak dokładne śledztwo, które no, pokazuje jak na dłoni, z czego to wynika i kto może być za to odpowiedzialny. Co dalej? Dalej liczymy, że pan Marcin Pielecki cieszy się na razie wolnością, bo czytałem jakąś jego rozmowę i rozumiem absolutnie, ale też żyje w pewnym lęku, mam wrażenie. Myślę, że to jest trudne do wyobrażenia. Ja mam nadzieję, że Marcin będzie systematycznie wchodził w nasze społeczeństwo. I to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że sąd apelacyjny, wypuszczając Marcina na wolność, napisał, że no, ten proces resocjalizacji przebiegł pozytywnie. Tylko jakby mając oczywiście na uwadze to, że to jest dobra decyzja dla Marcina, ponieważ jest na wolności, to ja uważam, że on nie potrzebował procesu resocjalizacji, bo dla mnie on nie jest zabójcą. Więc to jest takie trochę taka wewnętrzna sprzeczność. Ten człowiek nie potrzebował resocjalizacji, bo w mojej ocenie nie zabił. On po prostu był niesłusznie pozbawiony wolności przez 26 lat. Na pewno jest bardzo silnym człowiekiem o niezłomnym charakterze i myślę, że jest gotowy na to, żeby stawić czoła tej kolejnej rundzie walki o swoje dobre imię i o imię Krzysztofa. Panie Marku, powrót do takiej rzeczywistości. No właśnie, bo ja tu na tym bym się chciał skupić, bo jedna sprawa to jest udowodnić, że oni byli, oni są niewinni, a inna sprawa to jest to, jak człowiek po 26 latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność. To jest, 26 lat to jest zupełnie inny świat. To jest zupełnie inny świat i to, co ja Marcinowi powiedziałem, mówię: Marcin, ty w pierwszy dzień lata, 21 czerwca, na nowo się narodziłeś. Człowiek jak się rodzi, jest niemowlakiem, tak? Tak. Niemowlak potrzebuje być otoczony miłością, troskliwością, wspieraniem jego i wymaga opieki. I tak samo jest Marcin teraz wymaga opieki, bo ten świat sprzed 26 lat i ten świat teraz, jaki Marcin zastał, to są dwa różne światy. To myślę, że każdy z nas nie trudno sobie wyobrazić, jak wspomni, co było w jego życiu 26 lat temu, jak telefony wyglądały i tak dalej. Ale ważne jest też to, żeby Marcin był, i tu akurat Marcin ma szczęście, otoczony ludźmi, którzy go kochają,
tak jak rodzina najbliższa. Wszyscy się o niego troszczą, wspierają. My też jako fundacja też pomagamy ile możliwe. Ja zresztą jestem jego przedstawicielem ustawowym i tam w sądzie, no można powiedzieć, walczyłem o to, żeby jednak wyszedł na wolność. Tym niemniej chciałbym to podkreślić, że pani sędzia moim zdaniem podeszła do tej sprawy bardzo rzetelnie i zapoznała się z nią dogłębnie i podjęła decyzję nie tak jak jedna z prokurator mówiła, że po pobieżnym zapoznaniu się ze sprawą ona uważa, że oni są zdemoralizowani, z czym ja się oczywiście nie zgadzałem i protestowałem, a pani sędzia zbadała, odraczała dwukrotnie ogłoszenie postanowienia, ponieważ chciała być pewna, że Marcin na to zasługuje. Oczywiście panią sędzię obowiązywało to, co w tej chwili zgodnie z prawem jest, no trudno powiedzieć, że zgodne z prawem, jak jest niesłusznie skazany na dożywocie ktoś, ale, ale na ten moment jest prawomocny wyrok, który skazywał ich na dożywocie. I to, co ja tam podkreślałem, bo ja się skupiłem na tym, żeby Marcina wyciągnąć z tego więzienia, a to, żeby udowodnić ich niewinność, to jeszcze lepiej, jak będzie się to robiło, jak on już będzie na wolności. No i tak ile się lat udało panowie walczycie o ten temat? Ja Marcina gdzieś koło 16 lat. A chyba, pan od jak dawna jest? Ja jestem w tej sprawie od 2016 roku, więc to są biegi długodystansowe. Długodystansowe. To jest, tak, to jest ultra, jeżeli chodzi o walkę o... O wolność. O wolność, no. Ale no, tutaj nie ma jakby półśrodków i tak naprawdę trzeba wierzyć po prostu w to, w co się robi i ten skutek na pewno przyjdzie i to jest właśnie... Taka dewiza, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Tak. I te proste słowa oddają tak naprawdę całą tą sprawę. Oni walczyli do samego końca i tak samo ich rodziny. A w tych słowach właśnie ukryta jest ta prawda, że ta walka o wolność, ona jest tak silna i tak mocna i takim mocnym imperatywem, że pokonuje wszystkie przeszkody. I dlatego udało się. Tak, ale to też z drugiej strony było trudne, dlatego że sądy często, jeżeli ktoś się nie przyznaje do winy, to znaczy, że nie ma negatywnego stosunku do tego zabójstwa. A Marcin to podkreślał. To straszna była zbrodnia. To straszna zbrodnia. On ma do tej zbrodni stosunek bardzo negatywny, potępia tą zbrodnię. Ale on tego nie zrobi. Oczywiście. Dziękuję panowie bardzo serdecznie. Adwokat Jakub Orłowski, obrońca Marcina Chmielewskiego i Marek Łagodziński, Fundacja Manufaktura Społeczna. Oczywiście ten tekst, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Ten tekst przeczytacie na głównej stronie Onetu, więc zapraszam was, odsyłam na onet.pl do tego tekstu. Poznacie, jeżeli jeszcze nie poznaliście dogłębnie temat tej sprawy.